pierwszy, posłuchajcie. Podczas uwielbienia, kiedy mówiłam, że Bóg uzdrawia czyjeś serce z uwagi na ból, w tym samym momencie miałam wizję, że zeszli tutaj Boży aniołowie. I wyglądało to tak, że dzisiejszy czas to jest czas, kiedy Bóg wymienia twoją zbroję. Nie trzymaj tego starego pociągowego konia. Nie trzymaj go. Daj sobie wymienić tego konia. Nie trzymaj też tego zardzewiałego miecza. Daj włożyć w swoje ręce zupełnie nowe oprzyrządowanie. Być może koń jest szczerbaty i niepodkuty. Nie trzymaj go. Bóg przechadza się i sprawdza, w jakim stanie jest jego armia. Ono się przechadza i będziesz tego doświadczał. Nie trzymaj się kurczowo. Nie trzymaj się kurczowo tych zardzewiałych rzeczy w twoim życiu. On chce się uwolnić przez ciebie. Jak przez żołnierza Chrystusa. Ale musisz dać, żeby on powymieniał całą zbroję. Ta zbroja jest stara. Być może to jest stare namaszczenie, na którym polegasz. Być może to są stare toki myślowe. Nie trzymaj się tego kurczowo. Daj to sobie wymienić. Amen.